można zgasić światło? Więc po prezentacji, mówiąc o tym, jak przyszłość może wyglądać, pełnej ciekawych pomysłów, rozwiązań. Teraz będzie prezentacja taka bardziej twarda, blisko aplikacji z aktywnym testowaniem w sposób eksploracyjny tego web serwisa. Samo testowanie eksploracyjne powstało jako pomysł zaczerpnięty z książki Elizabeth Hendrickson. Nasz kolega Paweł Cichoński robił też serię szkoleń, które implementowały rozwiązania z tej książki na pozwalające testować aplikacje z UI. Może puszczę to, to potem nie zapomnijcie oddać. Natomiast chcielibyśmy też iść o krok dalej i pytanie, czy da się eksplorować web serwisa, czyli coś, co nie ma interfejsu użytkownika, coś, co jest czystym backendem. No to pytanie postaram się odpowiedzieć. Będzie okazja i eksplorowania, wysyłania requestów do naszego web serwisa. Tak, więc ja nazywam się Krzysiek Drzazga. Jestem 4 lat. Od 2017 roku jestem w Capgemini. Zajmuję się tutaj głównie, pracuję z zdrowowymi technologiami. Nie mam żadnych zainteresowań, jestem nudnym korpuszczurem. No widzisz, no. Na początek trochę teorii właśnie opartej na tej książce, czyli czym jest testowanie eksploracyjne, jak pracujemy w sesjach, jak pracujemy z charterami, co to jest charter, log. Następnie sesja debriefingu, następnie omówię trzy główne strategie, sposoby testowania eksploracyjnego, czyli Landmark Turing Intellectual i Supermodel, i spróbujemy zobaczyć, jak one się mają do naszego web serwisa. Omówimy, w jaki sposób projektuje się testy. No i będzie też ta sesja z pracy z żywym web serwisem. I zobaczymy jak, czy w ogóle eksploracja web serwisa ma sens. Nie zakładajmy od razu, że na pewno jest to super rozwiązanie. Według Agile'a możemy powiedzieć, że oprogramowanie jest przetestowane, kiedy jest sprawdzone względem tego, czy spełnia acceptance criteria, a dodatkowo czy jest przeeksplorowane, czyli ktoś to, mówiąc językiem potocznym, przeklika. Samo testowanie eksploracyjne polega na tym, że wsiadamy przed aplikacją, której na ogół nie widzieliśmy jeszcze. Nie widzieliśmy i nie znamy tej aplikacji i klikając, wykonując na niej test case'y, które musimy układać w locie, uczymy się tej aplikacji. Uczymy się, jak ona działa, i warto wtedy takie czynności powtarzać cyklicznie, ponieważ z każdą taką iteracją naszego testowania uczymy się coraz więcej o tej aplikacji. Wiemy lepiej, jak pisać dobre testy po to, żeby sprawdzić jej funkcjonalność. Dzięki testowaniu eksploracyjnego możemy dostać jakiś szybki feedback na temat tego, czy aplikacja działa. Przede wszystkim uczyć się, jak ona działa. Jeżeli, tak jak tutaj, wy będziecie mieli do czynienia z aplikacją, którą pierwszy raz widzicie, i zobaczymy, jak uda się ją eksplorować. Ta wasza weryfikacja będzie całkowicie niezależna, ponieważ wcześniej tej aplikacji nie znaliście. Typy testowania eksploracyjnego są różne. Można
łączyć techniki oparte na doświadczeniu z technikami opartymi na specyfikacji. Tutaj w przypadku naszego web serwisa ta specyfikacja będzie dosyć ograniczona do tego, co dowiemy się od deweloperów na temat aplikacji. Będzie w pewien sposób ustrukturyzowana, uporządkowana. Testowanie eksploracyjne, sama nazwa mówi, że to jest jakieś tak drążenie aplikacji, poruszanie się po niej, ale w taki sposób uporządkowanie. To nie będzie monkey testing, więc będziemy pracować z takim głównym dokumentem, którym jest charter. Na jego podstawie będziemy logować zachowanie aplikacji, nie tylko błędy, i na końcu będziemy mieli sesję debriefingu, która nam powie, czy aplikacja nadaje się do wejścia na żywo, czy nie. Istotą testowania eksploracyjnego jest praca w grupach. Zawsze pracują dwie osoby. Trochę o tym za chwilę, dlatego to dzisiejsze nasze testowanie eksploracyjne będzie miało taki charakter trochę dema, bo nie jesteśmy w stanie zorganizować warsztatów dla takiej liczby osób, ale będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Mówiłem już o tych iteracjach, także aplikacje testujemy wielokrotnie, przechodząc przez te same ścieżki. Taką pojedynczą iteracją jest sesja i z góry mamy ograniczony czas. Jeżeli chodzi o to, jak dzieli się do rodzaju testowania, to mamy testowanie oparte na specyfikacji i oparte na doświadczeniu. To tak, testowanie eksploracyjne bardziej nam się wpisuje w to testowanie oparte na doświadczeniu, tak? Ponieważ pracujemy z aplikacją, używamy jej, ale to oczywiście nie za... To oczywiście nie przeszkadza, nie znaczy, że nie możemy mieć ustalonych procesów czy danych testowych. Pracujemy właśnie w cyklach zwanych sesjami. Po każdej takiej sesji wyniki poprzedniej pozwalają nam otrzymać nowe test case'y, nowe obszary do eksploracji. Tak więc, jeżeli testowanie eksploracyjne ma sobie coś z improwizacji, testujemy aplikacje, które nie znamy, ale tak już mówię, wspomniałem, nie jest to monkey testing, jest to uporządkowane i takim sposobem, który na to poszukuje, jest sesja. Pracujemy z dokumentem zwanym charterem, będzie jakoś na następnym slajdzie pokazany, gdzie wypisujemy rzeczy, które byśmy chcieli przetestować, przeeksplorować, zobaczyć, jak działają, i pracujemy w z góry narzuconym oknie czasowym. Typowo, według tej książki sugeruje się, żeby na eksplorację poświęcić od 30 minut do 3 godzin, dlatego że potem nie możemy się skupić. W przypadku web serwisu dochodzą nam różne dodatkowe rzeczy, które musimy zrobić, musimy stworzyć requesty, które wyślemy do web serwisa, więc trwa to o wiele dłużej niż po prostu przeklikiwanie w sposób manualny. Warto na czas testowania wyłączyć media społecznościowe, żeby nic nam nie przeszkadzało. Tak wygląda test charter do testowania eksploracyjnego. Widzimy tutaj, wpisujemy, kto testuje, znowu z góry przyjmujemy, ile mamy na to czasu, przyjmujemy jedną z trzech strategii, które omówię na późniejszych slajdach, wypisujemy jakieś pomysły, wymyślamy, jakich danych możemy użyć. Wyrocznia. Czy ktoś z Was może pamięta, co to według ISTQB jest wyrocznia testowa?
No, proszę, ja proszę. Się nie zabiorę nagrody. Wszelkie źródło informacji, jak powinien zachować się produkt, serwis. Tak. Tak, tak. Czyli coś, co nam ostatecznie mówi, ostatecznie nam powie, czy to, co znaleźliśmy, to jest, działa poprawnie, czy nie. No to jeżeli będziemy mieli web serwis, który jest dla nas, który wyciąga jakieś dane z bazy danych, to co w takiej sytuacji może być tą właśnie wyrośnie? API doki. Ale API doki nam mówią, jak wyciągać, a nie czy to, co sprawdziliśmy, jest poprawne, czy nie. Sama baza danych. Dokładnie, sama baza danych, tak. Sama baza danych. Jeżeli nam te requesty pokazują takie same dane jak w bazie, to wtedy wiemy, że to jest poprawne. Określamy też obszar, jaki będziemy eksplorować. Tak jak mówiliśmy, jesteśmy ograniczeni czasowo. Z góry zakładamy, że nie przeeksplorujemy całej aplikacji, co chcemy przetestować, a może czego nie chcemy przetestować, no i co będzie naszym jakimiś zasobami, których będziemy dodatkowo używać. Zazwyczaj skupiamy się na to, żeby używać właśnie tych charterów w wersji rozszerzonej, natomiast mogą też być to proste chartery, czyli co eksplorujemy, przy użyciu jakich narzędzi i co zamierzamy odkryć w tej sesji eksploracyjnej. Podczas gdy wykonujemy naszego chartera, powstaje nam tak zwany test log. No jakbyście tak popatrzyli, to mamy tutaj jakieś akcje, które podejmujemy, tak? Mamy rezultaty, których się możemy spodziewać, co naprawdę nam wyszło, no i jakie mamy, jakie z tego może być, jaki z tego wniosek wychodzi. No i do czego według Was to jest taki test log podobny? Kroki, które podejmujemy, czego się spodziewaliśmy. Test case. Tak, jest to dokładnie, jest to bardzo podobne do test case'a. Zatem czy test log jest tak naprawdę test case'em, tylko się inaczej nazywa, bo no nie zupełnie, dlatego że test case'y na ogół piszemy, jeżeli już znamy aplikację, jeżeli mogliśmy to przeklikać, a tutaj to jakby, no jeżeli to jest rodzaj test case, no to jest to test case, który powstaje na bieżąco, dynamicznie, na skutek eksplorowania. Na koniec wylistowujemy, czy znaleźliśmy jakieś błędy, a może znaleźliśmy, nie wiem, czy znaleźliśmy błąd i znaleźliśmy tak zwany incydent, tak? Pamiętacie może, jest to kubek, co to jest incydent? No właśnie, niekoniecznie błąd, jest to coś. Mogę odpowiedzieć. No powiedz. Coś, co wymaga dalszego zbadania. Dokładnie. Jeszcze wiemy, czy to jest defekt. Dokładnie, nie wiemy, czy to jest błąd, czy nie. I musimy się nad tym zastanowić. Musimy na pewno w debriefingu podjąć ostateczną decyzję, czy aplikacja działa, czy nie działa, i ewentualne jakieś porady. No, na ogół często, ponieważ mamy takie szkolenie z testowania eksploracyjnego, i to chodziło wtedy o eksplorację właśnie UI-a, no i tym prawie wszyscy piszą poradę, proszę naprawić błędy. No. Dosyć uniwersalną, na pewno się trudno nie zgodzić. Mamy też na końcu sesję debriefingu, mówimy tak, czy aplikacja działa, czy nie działa, a może nie mogliśmy jej do końca przetestować, bo natrafiliśmy na jakiś blokę, wtedy ten charter ląduje z powrotem w backlogu innych charterów i czeka na usunięcie tej sytuacji, ale również, ponieważ eksplorujemy, może się nam pojawić jakiś nowy pomysł. Eksplorując aplikację, odkrywamy, że ma ono jakiś nowy obszar w menu, no i jest to, może to być początek do tego, żeby stworzyć
nowy charter i dołożyć go na stertę charterów. I wszystko, dalej wszystko odbywa się w sesjach, bierzemy charter, wykonujemy go, powstaje nam log, debriefing, powstają nam dzięki temu jakieś na przykład nowe chartery i tak eksplorujemy, eksplorujemy, aż nam skończy się 3 godziny albo 30 minut. Istotą testowania eksploracyjnego jest praca w parach. No już mówiłem, dzisiaj tego nie zrobimy, ale zawsze pracując w parach, jedna osoba ma tę rolę bardziej aktywną, czyli po prostu w przypadku testowania UI-a po prostu klika, a druga osoba obserwuje, pisze loga, sprawdza, zawsze może ta osoba mniej zaangażowana. Ta osoba mniej zaangażowana może coś więcej widzieć, patrząc z dystansu. W przypadku web serwisa to osobą aktywną będzie osoba, która pisze te requesty i wysyła je do web serwisa. W naszym przypadku to będzie wysyłanie z Postmana, a druga osoba pisze loga, tak jak w przypadku testowania oprogramowania z UI. Pary mogą być różne i bardzo dobrze, jeżeli są różnorodnie dobrane. Na ogół prawie zawsze jest to tester plus tester, ale warto, kiedy tester siądzie do eksplorowania razem z analitykiem, który lepiej zna biznes, albo z deweloperem, który wie, co tam jest w środku WBH oprogramowania. Tak, teraz opowiem o tym, jakich metod używamy do tego testowania. Skoncentrujemy się zawsze na jakimś danym obszarze, bo nie mamy czasu na całą aplikację, i pierwszą metodą to jest metoda Landmark Tour, gdzie definiujemy jakieś kluczowe obiekty, uporządkowujemy je, to jest ważne, eksplorujemy. Krótko mówiąc, w dwóch słowach, Landmark Tour to jest happy path. To jest po prostu happy path. A przeciwieństwem tego jest Intellectual Tour, gdzie zastanawiamy się, jak aplikację popsuć. No, ciekawy jestem, jakie będziecie mieli pomysły, jeśli się zdecydujemy na tę wersję, jak popsuć web serwisa. Jak? Znaki. No na przykład. Dokładnie, czyli zastanawiamy się, jaką najbardziej skomplikowaną funkcję wywołać. Właśnie to, co mówiła, że znaki, czyli jakie dane wejściowe nam mogą to popsuć, albo wysyłać zapytania, które mogą być najbardziej skomplikowane dla naszego web serwisa. No i trzecia metoda to metoda Supermodel Tour. Supermodel Tour dla web serwisa. No właśnie, to nie ma sensu. Nie możemy patrzeć na to, jak wygląda interfejs użytkownika w aplikacji, która nie ma interfejsu użytkownika. Krótko. Natomiast ponieważ jest to wymieniane jako jedna właśnie ze strategii testowania, no tu wspominam, stosujemy ją tylko i wyłącznie w przypadku testowania aplikacji z UI-em, nie dla web serwisa. Jak projektować dane testowe, jak projektować testy. Już wspomniałem, aplikacja, którą będziemy testować, to jest jakaś aplikacja, nasz web serwis jest to jakiś interfejs do bazy. Ktoś potrafi rozszyfrować prosty skrót? Dokładnie tak. To standardowe operacje GRUD, które w przypadku bazy danych przekładają się na inserta, selecta, updatea i deleta, a w przypadku web serwisa, z którym porozumiewamy się za pomocą HTTP, na konkretne komendy HTTP. I tak, do tworzenia będziemy akurat w naszym przypadku używać posta, odczytywanie oczywiście getem,
do update'u aplikacja jest tak skonstruowana, że używa puta, no i deletujemy deletem. Z czym to wam się kojarzy? Proszę? No nie każdy. Nie jest. Proszę? Wildcardy? A wildcardy, no to raczej jakieś gwiazdki to są czasem wildcardami. Pytanie. Metoda to znowu jest TQB. Metoda klauzul równoważności. Tak? Jak dobierać dane testowe? Za pomocą klauzul równoważności, czyli możemy do naszego web serwisa wysyłać dane, w tym naszym requestie wysyłamy dane na przykład składające się z różnych typów, czyli na przykład cyfry, znaki alfanumeryczne, znaki niealfanumeryczne, a możemy spróbować wysłać nula. Ciekawe co się stanie, czy nul wejdzie do bazy danych, czy nie wejdzie. Powinien wejść, czy nie powinien. A jak wejdzie, to jest to błąd, czy jest to incydent? No właśnie to zależy. Dobra, teraz będziemy mieli sesję eksploracji. Zaraz uruchomię tego web serwisa, natomiast musimy teraz się zdecydować, którą ze strategii przyjmiemy. Ja sugeruję, żebyśmy super modele testowali. Kto jest za? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Potestujmy z super modelem. Powiedziałeś wcześniej, że web serwisy nie mają. Proszę, jedna osoba słuchała. Dokładnie. Nie możemy testować web serwisa super modelem, bo nie ma UI. Dobrze, no to którą wybieramy? Landmarka czy Intellectuala? Dobra, kto jest za Landmarkiem? Happy Pad. Nikt. Nie, jest jedna osoba. Kto jest za Intellectualem? Więcej osób, no to proszę, no to się będziecie męczyć. Proszę bardzo, bo to wy będziecie wymyślać. W Capgemini robiliśmy już takie testowanie za pomocą Landmarka i za pomocą Intellectuala. Tutaj mamy przykłady tego. W naszym przypadku sesje trwały po 30 minut. Questy były wysyłane z Postmana. Aplikacja jest tam w Java 10 napisana i mieliśmy 15 minut na eksplorację. Natomiast my będziemy wypełniać, te wypełnione pokażę później, ponieważ my będziemy się zajmować czymś takim. Będziemy robić eksplorację za pomocą serca. Mi wybraliście Intellectuala. No i będę potrzebował jedną osobę, która dostanie super głośnik do pisania chatera. Kochani, głośnik czeka. Chcesz się wypełniać, czy nie chcesz? Głośniej. Teraz wam przeczytam, co ten głośnik ma. Wszystko. Ma nawet logo Capgemini. Mogę pójść na zasadzie, nie wiem co robię, ale spróbuję. No chodź. No, nie co robisz, ale masz głośnik. Brawa, Wybrażanki. Jak to nie jest, muszę usłyszeć. Proszę tam będziesz pisać loga na tym kompie. Nie wylogował się? Chyba się umarł. Już dobra, już idzie ekipa specjalna obudzić. Dobra, no to czas na to, żebyśmy zobaczyli naszą prezentację. Co się stało, to jest ciemność. Dobra, więc prezentacja. To jest grane, ja tu jestem dalej podłączony. Może jak przechodziłaś? Żyła, na pewno, tak. To jest dopiero testowanie metodą Intellectual, tak?
bo coś będzie zaraz. Jest, dobra. Nie jest czarne, ale... Jest czarne, ale... Dobra, i jest... No i tak wygląda web service. Co to jest web service? No. To jest po prostu aplikacja Java. Mamy tutaj zwykłego Java i go uruchomimy. Mam tu nawet jakąś Java na komputerze, nawet jest to Java 11. Jest z konsolki. Sorry, go odpalimy. 10. Proszę? Było napisane 10 plus. A, dobra. Okay. Dobra. No co, to jest znowu lipa. Dobra, no to jest nasza aplikacja i zaraz wystartuje. Dobra. Pamiętajcie, że warto czytać loga. Czytajcie loga. Która jest godzina? Jest 19.35 i za 20 minut musicie mi powiedzieć, czy ta aplikacja wchodzi live, czy nie. Włączyłeś timer? Bardzo mogę włączyć timer. Jestem na to przygotowany. Czekaj, poczytam loga. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No to co mnie się pytacie? No to wy przecież testujecie. No, byłeś ten, miałeś szkolenie, wiesz już jakie są metody akcjonowania, no to testuj. Testuj eksploracyjne. Co wiemy o tej aplikacji? Poza tym, że no, to jest czysty backend, więc nie wygląda sexy. Ale parę rzeczy nam tutaj w logu wypluło. Przede wszystkim już wam mówiłem, że to jest aplikacja bazodanowa, czyli jest jakaś baza danych i nawet coś tu jest napisane na ten temat? No jest, jest link do bazy, no to sobie go otworzymy. Standardowa... jaki to był port? Standardowy, 8080. Nie, 81. No właśnie. 81, czy jest H2 konsole. Dobra, jak to... odpalę, to mi teraz to te fajne rzeczy znikną. Więc jak to teraz rzucę, to pójdzie request i to nam zniknie. Więc przeczytajmy jeszcze, co tu jest dalej fajnego. Jak je zalegować do bazy danych? Po prostu standardowym użytkownikiem SA. Potem jak się zalogować do aplikacji? Super, credential. Zapamiętacie admin, admin? I user, user. Zapamiętacie? OK. Na szczęście programiści nam trochę poszli na rękę i w Javie ze spięgiem jest coś takiego jak Swagger. No, robi coś takiego, że po prostu przelatuje przez kod i wszystkie endpointy do requestów nam spisuje i to jest dostępny pod tym adresem. No to go oczywiście sprawdzimy. Ten jest low. Znowu 80-81, tak? I co tam dalej jest? Swagger, myśli, dawaj. Co ja przyszedł ten? Dobra, tylko znowu jak nacisnę Enter, to nam wszystko wywali. No i tutaj są. Dalej wypisane są jakieś przykładowe JSONy. Przykładowe JSONy, którymi będziemy próbowali strzelać do naszego web serwisa. No dobrze, to zobaczmy, co nam pokazuje ta baza danych. Co nam pokazuje Swagger, tu już zniknęło. I nasza baza danych, tak? Dobra, tu było, że się łączymy bez... SA. SA bez... Okay. To był przecinek. Okay. Dobra, no mamy jakąś bazę danych. Dobra, a tutaj nam każe się logować. Ten Swagger. Co mu wpiszemy? Adminowi, dobra. No to hakujemy. O, zadziałało nawet. No i widzimy, jakieś tutaj nam... coś nam tutaj wypisał i nawet możemy sobie zobaczyć, że możemy wysłać posta do admina, do admin management, możemy wysłać takie różne, ale co mamy w bazie danych? Tu widać. Jakie mamy tabele? Mhm. Ile tych tabel jest? 4, tak. No aplikacja jest niezbyt duża. No dobrze, no to sprawdźmy może, co jest w tych
rozegranych. No jakieś są, jacyś tutaj jest, są jacyś autorzy i tak dalej. No właśnie, mamy i wiemy ze Slogera, że mamy faktycznie jakiś autor management, on można jest, są jakieś requesty, create autor, delete autor, read jeden autor, read wszyscy autors i update. Potem mamy coś, jakieś errory, to jest nieistotne, bug jest istotny. Znowu create, read, read all i update. No i co mamy dalej? Biblioteka. Zgadza się? Zgadza się mniej więcej z tym, co tu jest? Może tak zrobimy, o. Teraz spróbujemy tego slogera pomniejszyć. I to on tu jest tutaj. Teraz to też się pomniejszyło. Dobra, no to mówiliście, że wiemy mniej więcej jak wysyłać te requesty. Mamy podpowiedzi. Mówiliście, że chcecie eksplorować za pomocą czego? Nie lembo. Intelektuala. No to słucham, pobrę słów. Możemy co robić? Tworzyć. Mamy kruda. Co myślicie? Jak intelektualnie, jak popsuć? Drop table. Nie mamy takiego. Nie mamy takiego. Można dać przedział ID-ków, czyli wtedy wszystkie ID-ki na przykład? Nie wiemy, proszę bardzo, mamy tu Postmana. Ile zobaczymy? Pierwsze trochę presję czasu na was wydrę. Zobaczymy 14 minut, patrz już 5 minut przeleciało. Dobra, po kolei, ale konkretnie, jaki request? Bo musimy to wpisać do chartera. Dobra, myślę, że najlepiej byłoby zacząć od dodania jakiegoś rekordu jednak, nie? Dobra, czyli create rekordu, ale nie jakiegoś, którego? No dobrze, stwórzmy książkę, ale dobra, nie dajmy na przykład autora. Okej, dobra, czyli, bo musimy wybrać obszary, które będziemy testować tak na podstawie tego, co tam jest w czacie. Czyli testujemy na razie, jak książka działa. Dobra, proszę napisać, że jest Arias to be tested, czy coś takiego. I chcemy stworzyć autora. Nie, dodać książkę, ale bez autora. Dodać książkę bez autora, proszę bardzo. Mamy create book i tu jest tak fajnie, że musimy wpisać autor ID. Co sugeruje, że... No bo właśnie. No, dobra. Zróbmy na razie pustego posta, na create book bez niczego. No bo na przykład. Proszę bardzo, jak to było? Create book. No to i tak już w historii się powtarzają. I co, tego? Mhm. Coś nam tu zwrócił. 404, no. Nie ma. Nie ma w ogóle takiego requesta. Request taki nie pójdzie. No, ale dobra, czy to świadczy o błędzie? No nie, czyli raczej nie. No to dobra, kolejne pomysły. 13 minut nam zostało. I przychodzi nasz project manager i musimy mu powiedzieć, czy to może wejść live, czy nie. Czy alter ID podajmy nieistniejący. Pytanie, czy 404 jest odpowiednim kodem, czy nie powinno być 409? Znaczy bad record. No właśnie. Proszę zapisać jako incydent. No tak, no z tego mówisz, tak? Faktycznie, niekoniecznie wiem, czy to jest błąd. Nasza wyrocznia w postaci bazy nam akurat tego nie powie. Dobra, co mieliśmy teraz zrobić, bo się... autor, który nie istnieje, tak? Dodanie książki bez autora. Dodanie książki bez autora. Bez autora. Proszę bardzo, czyli puste tutaj. Jak tam było w tym requestie? I potem tytuł i published date. No to tytuł blablabla. Tytuł niech będzie jakiś ABC. I rok publikacji niech będzie 2000. Proszę bardzo, 2100. Sending request. 500. Czyli wymaga ID-ka, tak? 500 mamy. W ogóle URL jest zdeskonstruowany, bo są dwa...
No bo chcieliście pustego tutaj autora. Tu jest autor, którego nie ma. Jest pusty autor. Dobra, to mnie następny punkt był taki pomysł, żeby stworzyć autora, którego nie ma. Tu sobie odwołamy się do bazy danych. Jakiego autora z jakim ID-kiem nie ma? Jeden, proszę bardzo, zgadza się. Nie ma autora z ID-kiem 1. No to 1. I co się spodziewam teraz? 404. Nie, 500. 500. Już do dziury. Dlaczego? Przecież my chcieliśmy stworzyć książkę nieistniejącego autora. No ale 500 to nie jest dobry kod na coś takiego. Okej, okay, dobra. Kolejny incydent. Tak? Daj żadę zapisywać? Ja sądzę, że mniej więcej wiem co robię. Okej. Okay. Ja nie jestem tu. Okej, okay. Dobra. No, to następne pomysły. Ja myślę, ile jest znaków ID autora? Ale co się mnie pytasz, jak ja nie wiem? Cztery chyba były. Cztery. No to ja bym dała cztery litery, bo tam widziałam tylko czterocyfrowo. Ale jako ID autora? Tak. Proszę bardzo. No są cztery litery, to się z jedną kojarzą, ale dobrze, ale dam ABCD. 400. 400 i teraz jest BDIP. A możemy stworzyć nowego autora na istniejącym już ID? No możemy, tylko wybraliśmy, że na razie eksplorujemy to, a nie mamy za dużo czasu, przyjdzie zaraz nasz PM i będzie się pytał, czy aplikacja działa. Dobra, jakiś tam był ten? Dobra, czyli tego już się nie udało. No kolejne pomysły. Spróbujmy usunąć książkę o ID-ku jakimś tam, nie wiem jakie są. No proszę bardzo, może zobaczyć jakie są, bo mamy tu już bazę danych. Możemy sobie sprawdzić. Mamy book, proszę bardzo. O, ID gdzieś od 2000 zaczynają do... To usuńmy numer 2025, a następnie postaramy się dodać na tym samym ID-ku książkę. O ile to ma sens? Pytanie, czy możemy... Dobra, no to najpierw się odwołujemy do Swaggera i czy możemy w ogóle stworzyć książkę z ID-kiem? Nie możemy. Aha. System nam decyduje o tym, jaki będzie, no tak. A konkretnie high-bending, no bo ty decyduje. Dobrze, rozumiem. Dobra, czyli... dobra, jaki tam jeszcze był pomysł? No i pytanie jeszcze moje jest takie, czy w tym, co my próbowaliśmy wcześniej zrobić, gdzie jakby rok publikacji był w przyszłości, czy to nie był problem w teście, a nie koniecznie ID autora? Czyli robimy... Zmieniłabym rok na z przyszłości, a nie z przyszłości. Rok na z przyszłości, dobra. I znowu do... Czyli robimy create book z istniejącym autorem, jakie... No to nie pójdzie nam przez to ABCD. Istniejący musi być 1001 i ma być data z przyszłości. No jest 2100. No tak, tylko widzimy to, że z poprzedniej likwacji, żeby powtórzyć się z ostatnim egzaminem 2100, to będzie to 2000, nie? 2000? Tak, bo pytanie, czy był problem z ID autora, czy z rokiem? Napisano 0. Ale zwrócił? 200 ok. 200 ok. Chciałabym napisać ten przypadek testowy. To jest dodanie książki z datą publikacji w przyszłości. W przyszłości. Coś napisano w zero, coś tam poszło. Zobaczymy, czy nam coś dodał do tej... Gdzie jest ta baza danych? Tu coś jest. Tutaj, tak? Książkę nam dodawał? Tak, tu. Jest! Możemy. Dlaczego? Pierwszy wolny. Autor ID się zgadza, daliśmy 2001, natomiast nie możemy... interfejs nam nie pozwala... Ale jest rok publikacji 2000. Nie, 2000 wpisaliśmy. Proszę bardzo, otworzyć następną z przyszłości. Tak. Ale możliwe, że to tylko przeszło dlatego, że ten autor teraz istnieje, a możemy... Właśnie. Bo wcześniej robiliśmy, że autor nie istniał. Wcześniej zrobiliśmy dwie rzeczy naraz. Tak, to już zrobiliśmy dwie rzeczy. Tak, teraz zmienimy to 1001 na ABC. Znaczy może nie na ABC, może na pustę. To już było ABCD. Ale to nie... To jakby rozumiem, a teraz dajmy rok 2100 i też tak, o to chodzi.
Czy to przez rok, czy przez ID autora? No właśnie. Czyli co? Dobra, no to twoja wersja. Zamiast ID autora dajemy? ABC. Ale było, to było ABCD. Ale był rok był inny. Aha, dobra. To dajmy cztery znaki, bo skoro ABCD. Autor ma cztery znaki. A tu, no, aha, dobra, proszę bardzo. To... No nie pójdzie, bo nie ma takiego. 400 byśmy dali z powrotem 1001 i rok 2100, to powinno przejść. 1001 i rok 2100, tak? Mhm. I nie przeszło. I nie przeszło. A co on napisał tutaj? 500. W sumie nie powinno. Więc to tam jednaki mamy, patrz, że jeszcze mamy. Skoro nie mamy takiego roku, to spodziewałbym się, że książki z przyszłości nie mogę dodać do bazy danych teraz. No to dobra. No to pytanie. Błąd czy incydent, czy okej? Okay. Incydent chyba z inwestycji, okay. No bo nie wiemy, czy to jest zamierzone działanie. Mhm. No to inaczej. Dobra, dajesz radę notować? Ja na razie, że zrobię. Okej, dobra, następne pytania. Bo słuchaj, tylko sam tytuł, bo pytanie, czy tam nie chce teraz dodać. No dobra, tylko pamiętajcie, bo zostało nam 5 minut. Zostaje nam 5 minut i musimy powiedzieć, czy ta aplikacja działa. Stres. No to pójdźmy w update, może, bo to też jest ważne. Update pójdziemy, dobra. Update istniejący. A nie, to jest library. A my mamy co? Update booka. No to z putem nie powinno być. Ja już znajdę się ten book. Jest, update book. Wygląda to tak, że musimy JSON-a wrzucić. No to dajemy update book i coś takiego musimy wrzucić w tego. No to dalej. Update book. Ja to mam rzucić w body. To znika, parę rzeczy znika, to jest za duże. Musimy trochę ze mną zrobić. Takie rzeczy robić, to powinniśmy zatrzymać te. 2 minuty do timera na to. Dokładnie. Jest body. A nie, to jest body błędu, sorry. Nie, no dobrze, body i tam daj update. Body i... Row. Właśnie to. Dobra, czyli autor musi mieć, musimy autora wpisać dokładnie, jak się nazywa. No to znowu, gdzie jest nasza wyrocznia, cudowna. Tak, ale trzeba dokładnie podać całego autora. 1001 Adaś Mickiewicz. Nie tu, tylko tu, tak, 1001. Jeden. Adas, jest dłużej. Bez tego może. Dobra, i teraz, co to ma być drugie? To będzie, to będzie ID książki, więc książka, którą on napisał, musimy znaleźć teraz w naszej super bazie. No ja zrobię pan Tadeusz, który ma tutaj 1001. 2001 ID. A last name nie powinien być Mickiewicz, a name Adaś? Nie powinien. No pewnie, że powinno tak być. kiedy tam był popublish? Zaraz, bo to jest update book, no to powiedzmy, to powinno nam, autora nie, ale to powinno nam update'ować. To niech się nazywa zero, niech się nazywa string. Jeszcze musisz zmienić endpointa, bo masz create. A słusznie. I metody na put. No. Update book. I to jest niepotrzebne właśnie. Dobra, strzelimy i... I co? Wysłałem. I co, nic? Ktoś tu nam wypisał, tu nam nic nie wypisał. Localhost update book. Jest. A proszę, coś pięknego.
401 unauthorized. Co my próbowaliśmy zrobić? Próbowaliśmy audytować Booka? No właśnie. No właśnie. I tu jest coś takiego jak authorization. Brak autoryzacji. No to dajemy najprostszą. Czemu dodawanie działało? Proszę? Jak dodawanie działało? No to widzisz, czyli jednak błąd. To chyba było... A, basic authorization. Dobra, tak? Błąd autoryzacji to incydent? Nie, to wcześniejszy, że dało się dodawać. Tak, dokładnie. No bo znowu, nie mamy specyfikacji, tak? Mamy tylko... No dobra, teraz próbujemy wysłać. 415, unsupported media type. Dobrze czy niedobrze? Dobrze, bo text plain wysyłam. Text plain wysyłam, tak. Czyli dobrze. Czyli tutaj musimy... Body musi w headerze, Albo dopisać ręcznie, albo body zmienić na JSON. Gdzie to jest? A tu body. I tam GraphQL masz... Test na właśnie na JSON, dokładnie. Wyszło. Pincet, coś innego. Coś innego i gdzie my mamy tutaj body tego błędu? Aha. Invalid character. Header message. Błąd czy nie błąd? Samo to, że 500 zraża, to jest błąd. A, game over. Koniec, proszę nas na nago. Koniec. Działa czy nie działa? Nie działa. Nie działa. Dobra, weźmy do tego czartera. Dobra, tam jest twój zapisany, tak? To jest na Google. No, jest na Google, więc ja go mam tu gdzieś w prezentacji. To jest ten. I otrzymaliśmy coś takiego, no coś tu jest. A ja tu był tester. Nie, nie daję ten. A ja tu był tester, to może bardziej. Można by go jeszcze trochę zredakować. Defectious, to tutaj? No wiadomo, to jest szybko, tak. I advice. Dobra, ale ostateczna konkluzja. Na pierwszej stronie. Działa czy nie działa? Nie działa. Nie działa, okej. Okay. A w poniedziałek na produkcji musi być. Się zaintegruje. Ja jestem testerem, to tak jest. Dobra. Okej. Okay. No to mieliście okazję zobaczyć na żywca, jak wygląda takie testowanie. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, tak naprawdę siedzą dwie osoby. To nie jest tak właśnie, że grupa jedna osoba pisze, a cała grupa jest jako ta druga aktywna osoba. Pokażę wam jeszcze, zanim przejdziemy do podsumowania. Mogę cię uczyć? Proszę bardzo. Dzięki bardzo. Tutaj robiliśmy 30-minutową, czyli mieli więcej czasu na tę samą aplikację. Też wybrali Intellectuala. Wyglądało to tak. Pomyśleli pierwsze pomysły, tak, jak popsuć aplikację, zastosować znaki specjalne, pomieszać z typami danych, zmienić autora, wprowadzić nulę i sprawdzić, czy update aktualizuje tylko jedną tabelę, czy może... Aha, czy update aktualizuje jedną tabelę, ponieważ autor, jak zmienimy autora, to czy od razu jego książki się też zmienią, tak? Czy może pan Tadeusz zostanie odpięty od Adama Mickiewicza, nie? Wyrocznia też była również tutaj baza danych. To, co, nad czym pracowaliśmy, to tak testowa wersja web serwisa z bazą danych w pamięci. Próbowano co? Stworzyć autora ze znakami specjalnymi 500 i to był też incydent, bo specyfikacja nic nie mówi na ten temat. Próba stworzenia pustego autora, czyli name był nulem, last name nulem, też była 500. Update autora jako zwykły user, 403. Prawidłowo, tak? To było prawidłowo. Update, to jest ciekawe.
update autora z ID równym 0. Spodziewamy się 500, dostaliśmy 200. Co się stało? Update'owało autora z ID równym 0. Czyli 0 równa się 0. No tak, ale może właśnie wewnętrznie to, no tak, tak, ale to absolutnie to jest błąd. Absolutnie nie powinno tak być, powinna być tylko 500. Próba update'owała z autora z ID-kiem równym 1001 i przeczytanie jego książki, zostało 200. Wszystkie książki autora mają, wszystkie książki tego, to znowu tam Mickiewicz jest aktualizowane, zgadza się, tutaj nie było i tyle się udało zrobić przez pół godziny właśnie, właśnie metodą intellectual. Druga metoda, no i to oczywiście znowu advice jest naprawić buga, oczywiście przedyskutować incydent z klientem. Następne eksplorowanie tego samego web serwisa za pomocą LED Mecture, czyli Happy Path. Co trzeba było zrobić? To co naturalne dla Happy Path'a, jeżeli mamy krudy, no to testujemy cały jego cykl życia, czyli tworzymy książkę, sprawdzamy, czy utworzona, zmieniamy książkę, sprawdzamy, czy się faktycznie zmieniła, usuwamy i na końcu sprawdzamy wszystkie, czy wśród nich nie występuje ta usunięta. Jakie były efekty tutaj? Stworzenie książki, ok. Readbook, ok, było. Update. Ten sam błąd, który mi nam wywaliło, nie? Więc odkazuję coś nie tak z tym. I delete book nie usunął nam tej książki. Więc tutaj był też znaleziony bug. Jako admin normalnie, były autoryzacje. Tak. Dobra, no i tak, no i to wszystko. Podsumowanie małe. Czy można testować eksploracyjnie web serwisy? Można. No, co jest oczywiste, tak, nie wszystkimi trzema metodami, ale tylko Landmark i Intellectual się do tego nadaje. W związku z tym, że musimy pisać requesty, zajmuje to dużo więcej czasu. Według tamtej książki, którą mam nadzieję, że mi oddacie, powinniśmy mieć pół godziny do 3 godzin na testowanie eksploracyjne, tylko że to było sfokusowane na testowanie UI-a. Na testowanie, moim zdaniem, na testowanie web serwisu, nawet takiego małego, to jest za mało. Popatrzcie, mieliśmy aplikację, w bazie danych były 4 tabele. No. W żywym świecie nie ma tak małych aplikacji. Nie pracujemy z takimi małymi aplikacjami, prawda? No właśnie, 30-minutowe sesje są za krótkie. No i cały ten setup, nawet jeżeli mamy Swagera, to przy tworzenie tych requestów zajmuje dużo czasu. Więc czy testowanie web serwisu to jest taka rewelacja, to już musicie sobie odpowiedzieć sami. Można, czy warto, to zależy. No i to wszystko, dziękuję. Czy jakieś osoby, takie aktywne w trakcie, które chciałbyś nagrać, czy teraz na końcu?